Nowym instrumentem programu ramowego Unii Europejskiej w obszarze badań i innowacji są partnerstwa Komisji Europejskiej i instytucji publicznych, np. agencji finansujących B+R lub Komisji Europejskiej i sektora prywatnego reprezentowanego np. przez określone branże przemysłowe. Partnerstwa zastąpią dotychczas realizowane w Horyzoncie 2020 inicjatywy typu ERANET Co-Found, programy takie jak Eurostars 2, Bonus czy wspólne przedsięwzięcia technologiczne. W niektórych obszarach tematycznych będą kontynuacją dotychczasowych inicjatyw, ale co do zasady będą realizowane w zmienionej, nieco szerszej formule. Program Horyzont Europa wprowadza strategiczne, spójne i ukierunkowane na rezultaty podejście do partnerstw europejskich. Oczekuje się, że partnerstwa wniosą znaczący wkład w realizację priorytetów Unii i przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Każde partnerstwo jest tworzone na podstawie agendy badawczej i innowacyjnej, tak aby osiągnąć synergię z innymi programami Unii Europejskiej oraz programami państw członkowskich, a także po to, aby eliminować fragmentację działań i wysiłków badawczych. W programie Horyzont Europa będą realizowane trzy typy partnerstw. Partnerstwa współfinansowane, partnerstwa współprogramowane i partnerstwa instytucjonalne. Serdecznie zapraszam Państwa na konferencję inaugurującą program Horyzont Europa w Polsce, która odbędzie się 16 kwietnia. Zapraszamy!